Cześć Piotrze. Cześć. Na początek standardowo najtrudniejsze pytanie świata, czyli co u Ciebie słychać? No dużo się dzieje w tej przestrzeni energetycznej. No ci, którzy w jakiś tam sposób mnie znają czy kojarzą, wiedzą, czym się zajmuję, jaki charakter ma moja praca w tych przestrzeniach, więc dużo się dzieje, dużo się zmienia właśnie ze względu na to, co się rozpoczęło w 2012 roku, czyli ta precesja, to podniesienie zakładane wówczas, podniesienie stanu świadomości, bo oczywiście to był tylko plan, jak każdy inny. Przypominam, że kilka wcześniejszych się nie udało, w związku z czym było dużo pracy w przestrzeniach. Akurat ja się zajmuję udrażnianiem przepływu informacji w strukturach. Są ludzie, którzy się zajmują czym innym. W każdym razie, że to się udało, czyli ten plan, który tak naprawdę trwał przez 8 lat, weszedł w skutek, tak naprawdę wejdzie w skutek z początkiem czerwca, a ukonstytuuje się z początkiem lipca, co będzie oznaczało zupełnie nową wibracyjną warstwę i nowy cykl doświadczania. I ten nowy cykl doświadczania będzie oparty na nowym paradygmacie. Wiele się zmieni, no ale tutaj być może będziesz miał jakieś konkretniejsze pytania z tym związane, to postaram się odpowiedzieć na tyle, na ile zagospodarowałem to świadomością. Oczywiście to, co mówię, wynika tylko i wyłącznie z tego, co sam zagospodarowałem świadomością. Jest to nic więcej, nic mniej, więc też mam jakieś ograniczenia. Mówię to, czego doświadczyłem. Właśnie. Fajne jest to, co mówisz, że pamiętam też nasz wywiad ten poprzedni, on był już chyba prawie 2 lata temu i już pamiętam, że w tamtym wywiadzie ty zaznaczałeś, że nie jesteś alfą i omegą i ty nie wiesz wszystkiego, aczkolwiek rzeczy, które ty doświadczasz, w mojej opinii pamiętam na tamten czas, były mega odlecianymi rzeczami. I po naszym pierwszym spotkaniu pamiętam, że wiele osób też pisało mi w mailach, jak to jest możliwe, że ten człowiek łączy takie normalne ziemskie życie z rzeczami, które robi właśnie tak jakby pozaziemsko, prawda? Poza przestrzenią materialną. Więc jak byś to skomentował? Fizycznie, technicznie jest to dość trudne, bo zajmie mi to wiele czasu po prostu fizycznego. Mogę sobie na to pozwolić, bo pracuję tu, gdzie pracuję, mam możliwość działania jako freelancer, więc ten czas nie mogę sobie zagospodarować w dowolny w zasadzie dla mnie sposób, o ile oczywiście nie gonią mnie jakieś terminy albo zlecenia, które muszę po prostu wykonać, bo jest jakieś tam założenie planu. Dodam tylko, że prowadzisz agencję reklamową. Znaczy już nie, w tej chwili pracuję jako freelancer współpracujący między innymi z tą agencją. W każdym razie, że na początku było to dość trudne, no później wiadomo na tyle, na ile percepcja się zmienia. Chodzi oczywiście o jej szkolenie. Wszystko można wyszkolić, jeśli ma się na to czas i możliwości. W sytuacji chaosu, mieszkania w chaosie, problemów zdrowotnych, czy problemów w związkach, czy problemów z pracą, jest to bardzo trudne, bo wszystko, co nas spotyka, zaniża wibracje. Tutaj, żeby w jakikolwiek sposób móc pobrać i zweryfikować informacje spoza fizyczności albo spoza fizyczności w tym sensie, że z przestrzeni energetycznych albo pozaenergetycznych, czyli spoza rzeczywistości, musi tym takim podstawowym, standardowym warunkiem jest odpowiednia wibracja. Ta wibracja musi być na poziomie minimum jaźni, to jest minimum, czyli tutaj też nie chcę wchodzić w technikalia, bo nie chciałbym, żeby to była jakaś taka rozmowa bardzo techniczna, ale trzeba wyjść poza poziom umysłu, poza poziom emocji, poza poziom potrzeb, poza poziom psychiki. Tu, gdzie rodzi się świadomość, zaczyna funkcjonować, nie rodzi się, ona po prostu tam funkcjonuje, ona jest wieczna, jest to poziom ponad 5 i tak naprawdę to jest jeszcze mały poziom. Dopiero ten poziom jaźni, czyli poziom 6,
jeśli go zagospodarujemy, czyli na tyle synchronizujemy się z tą naszą strukturą jaźni, która jest mózgiem energetycznym, tak to możemy scharakteryzować, żebyśmy mieli taki bardziej techniczny pogląd, jesteśmy w stanie eksplorować rzeczywistość poza tym, co rozumiemy jako fantazja, poza tym, co rozumiemy jako majak, poza tym, co rozumiemy ciemne lustro rzeczywistości, czyli prawo odwrócenia, gdzie niezależnie od tego, jaką informację zbieramy, jesteśmy, nie będąc w stanie czystej świadomości, jesteśmy narażeni na dezinformację. Po prostu te obszary astralne tak funkcjonują, no i super, one tak są skonstruowane po to, żeby czerpać energię z innych istot, a wiadomo, to czerpanie tej energii i informacji, bo wiadomo, że podstawową walutą w świecie, w światach energetycznych, techniczno-energetycznych jest energia, ale tak naprawdę na równi idzie z wiedzą, więc te istoty, które są wyposażone w odpowiedni potencjał wiedzy, są bardziej atakowane, bardziej narażone na dezinformację, manipulacje, niż takie, które są po prostu odcięte od świadomości, sobie żyją na takim poziomie, przepraszam, dojnej krowy, czyli odcięcie od świadomości stworzą sieć pewnego rodzaju farmy energetycznej, no przez którą żywią się te istoty niskowibracyjne. Ale mówię o tym nie dlatego, że nawiązując do twojego pytania, najtrudniej jest właśnie wyjść. Znaczy też nie chcę tego pejoryzować, ja mówię tylko o sobie. To, co dla mnie było najtrudniejsze, to jest właśnie wyjść poza ten obszar umysłu, wyjść poza te, bo nie należy mylić fantazji z wyobraźnią. Wyobraźnia jest poziomem wysokowibracyjnym, a ta fantazja jest obszarem tych fantasmagorii umysłu, które wynikają z potrzeb. Te potrzeby są czasami nieuzasadnione, te potrzeby są wynaturzone, te potrzeby są destrukcyjne, więc to wszystko tworzy tą iluzję, z której trzeba na początku wiedzieć, jak wyjść, czyli tworzyć stany energetyczne w sobie oparte o tak zwane stany szczytowe, co oznacza ten sztos energetyczny w strukturach eterycznych po to, żeby w odpowiednim miejscu się ta nasza świadomość rozumiana jako uwaga, czyli koncentracja, to co my teraz rozmawiamy, czyli przekazujemy informacje, to jest świadomość, ale uważność jest taka, że my siebie słyszymy, my siebie widzimy, prawda? I ego nas koncentruje w tej rzeczywistości też, żeby nie odlecieć, czyli w tym sensie nie odleczyć, żeby mieć perspektywę tego, że jak mam otwarte okno i zaraz zacznie bić grad, to ja to okno zamknę, żeby nie narobić szkód. To jest wzorcowa postawa też ego, która, no, które tak naprawdę pozwala na to, żeby świadomość w nie weszła i świadomość je kontrolowała, a nie odwrotnie. I teraz to są być może takie właśnie trochę też techniczne sprawy, ale chcąc wiarygodnie dla siebie, bo to przede wszystkim dla siebie, eksplorować te obszary, podstawą jest wyjście poza umysł, wyjście poza potrzeby, wyjście poza programy, a tak naprawdę pozbycie się tych programów, uwzorcowienie umysłu do umysłu pierwotnego, czyli maksymalnie czystego, chociaż to jest niemożliwe. To jest w zasadzie niemożliwe w tym kontekście, że byłoby to możliwe na tyle, na ile człowiek jest w stanie w sobie wzbudzić pustki i tak zwanego światła nieistnienia, czyli wszystkiego tego, gdzie rodzi się dopiero, jest ten poziom czystej kreacji, gdzie jest pustka. W tej pustce jest chaos, w tej pustce jest walka, ale w tej pustce też jest miłość, wiara, nadzieja, ale także cisza. I teraz właśnie chodzi o to, żeby ten nasz rozwój rozumiany jako umiejętność percepowania w różnych obszarach świadomości, skupia się na tym, żeby maksymalnie w głąb skierować swoją uwagę. Maksymalnie w głąb, a kierując maksymalnie uwagę w głąb,
na początku, żeby to było możliwe, czyli żeby się wejść w siebie maksymalnie w głąb, na początku trzeba właśnie wypełnić te warunki związane z podniesieniem wibracji. Podniesienie im wyższe wibracje, tym bardziej wchodzimy w głąb siebie i wchodzimy w ten obszar pustki, czy też poza rzeczywistości, czystej kreacji i tak dalej, i tak dalej. Bo wiadomo, że podstawowym stanem jest utrzymywanie się, to też jest ten, to są też stany szczytowe, ekscytacja, znaczy ekscytacja to już ten wyższy poziom, entuzjazm, ekscytacja, euforia. W tych stanach energetycznych, w tym ciśnieniu po prostu nic, rozmawiamy tutaj, teraz zwracam uwagę głównie na ten stan euforii duchowej, nic nie jest w stanie nas wyprowadzić na zewnątrz. Oczywiście wejść w ten stan, odczuć ten stan duchowej euforii nie jest trudno, bo wystarczy się zachwycić pięknem przyrody, wystarczy się zachwycić pięknem osobowości człowieka, piękną kobietą i tak dalej, i tak dalej. Człowiekiem po prostu, na różnych poziomach, jego fizyc, jego duszą, nawet umysłem, jeśli ktoś ma czysty umysł, jest w stanie coś stworzyć technicznego, tym wszystkim może się zachwycić. Rzecz w tym, że trudno jest to utrzymać w naszej cywilizacji, w kontekście różnego rodzaju energii, które dopływają z zewnątrz i to wszystko zaniża nasze wibracje. To wszystko nas wyrzuca na zewnątrz. I to jest ten taki podstawowy, no nie chcę też nazywać problemem, bo nie chcę sobie tworzyć problemów ideowych, ale zagadnienie, które no wybija, prawda, czyli wyrzuca z zewnątrz, wyrzuca z wewnątrz do zewnątrz. I tutaj ta koncentracja, i to też jest ważne, że niektórzy po prostu uważają, że umysł jest niepotrzebny, że trzeba całkowicie jego rolę zmarginalizować. Wcale nie. Umysł jest ważny, dlatego że on tworzy koncept. Dzięki umysłowi jesteśmy w stanie stworzyć takiego siebie, jakiego chcemy. Nie ma czegoś takiego, że ktoś nas samo określa. Ludzie się mnie pytają, kim jestem? A ja się pytam, czy ty kiedykolwiek pytałeś siebie, kim chcesz być? Nie ma pytania, kim jestem, bez samookreślenia się, kim chcę być. Już w momencie samookreślenia się, kim chcę być, czy czym chcę być, czyli ja chcę być pięknym, ja chcę być samowyrażaniem się w sztuce, ja chcę być samowyrażać się w jakichś technikaliach, bo mam taki umysł i mnie to interesuje, prawda? Ja chcę się wyrażać jako i tak dalej. W momencie samookreślenia siebie dopiero tworzę ja jestem. Do tego momentu, gdy ja sam nie jestem w stanie się sam określić, czyli sam zidentyfikować z samym sobą, czego ja chcę, jestem czystą, niezapisaną kartką, to jest w najlepszym przypadku. A w najgorszym jestem chaosem. Sprzecznymi, wykluczającymi się informacjami, sabotującymi się programami, wykluczającymi się z koncepcjami na życie, na swoją kreację. Więc to jest istotne. I tutaj kolejna rzecz odnośnie naszego spotkania i jego tytułu, czyli jestem, bo chcę. Samo zasygnalizowanie w sobie, że chcę być, daje od Stwórcy, nieważne czy go nazwiemy absolutem, czy go nazwiemy Bogiem, to jest w tym momencie mało istotne, dostajemy całe instrumentarium tego, żeby siebie zbudować takiego, jakim chcemy siebie zobaczyć. I teraz od tego ciśnienia ideowego i później energetycznego, stworzonego od wewnątrz, uzewnętrznimy właśnie takiego siebie, jaki mamy w założeniu. Taki ja jestem, jaki ja chcę. I wtedy co uzyskujemy? Tożsamość. Co jest bardzo... przy uzyskaniu tej tożsamości nabieramy potencjału tego, co w tym najwyższym, jakby szczytowym potencjale rozumiemy jako po prostu przejawienie cudów w tu i teraz, ustawianie wątków losu, uzdrawianie, czy też cokolwiek innego sobie założymy, jesteśmy w stanie to przejawić, ale na początku musimy się nauczyć stworzyć siebie jako konspekt i z tego konspektu umieć korzystać. Nic nie pochodzi z zewnątrz.
Każde pasmo, które nas buduje od początku do końca, to jest nasze narzędzie. I w zależności od tego, czym się przejawiamy, czy się przejawiamy z poziomu niskiego ja, czyli przepraszam, niższego ja, czyli z poziomu emocji i programów, wtedy uzewnętrzniamy tą rzeczywistość, nazwijmy to w ciemnym zwierciadle rzeczywistości. Ewentualnie, jeśli funkcjonujemy z poziomu wyższego ja, czyli z poziomu nie emocji, tylko uczuć, prawda, funkcjonujemy odzwierciedlając to, co mamy wewnątrz, odzwierciedlamy na zewnątrz to nasze życie w jasnym zwierciadle rzeczywistości. Pamiętajmy, że jedno i drugie jest iluzją. To jest tylko i wyłącznie iluzja. Tylko w zależności od tego, czy jeśli chcemy mieć na nią wpływ, to ta iluzja jest dokładnie taka, jaką jesteśmy sobie w stanie od wewnątrz stworzyć, albo taka niestety, jaka ze względu na nasze podświadome, nieuświadomione sobie programy i emocje w automatyczny sposób z nas się buduje, uzewnętrznia. Mhm. Więc to jest tylko nasza decyzja, czy chcemy funkcjonować w tej iluzji światła, opartej na uczuciach, na stanach szczytowych, czy też tej niskowibracyjnej. Ja tego nie mówię, co jest lepsze i gorsze, bo oczywiście te stany emocjonalne potrafią z nas zbudować bardzo potężne istoty funkcjonujące w oparciu o nie o ten program, czy też prawo wolnej woli, wolnego wyboru, w którym funkcjonujemy, ale w tym programie zniewolenia i kontroli. Tam też możemy osiągnąć wszystko, tam też możemy zostać Bogiem ciemności i realizować swoje plany do pewnego poziomu, no, ale na pewnym poziomie jest koniec. Tam jest założenie takie, że możemy umysł w odpowiedni sposób wykształcić i jesteśmy w stanie się stać umysłowymi, czyli tymi związanymi z budowaniem konspektów, geniuszami, ale poziom ducha jesteśmy wtedy odcięci od ducha i te pasma stanowiące o tym, co mogłyby nas wspierać odnośnie kreacji, są po prostu nieaktywne. Nikt tego nie zabiera, nikt tego nie włącza, po prostu są nieaktywne przez nasze wybory, proces skutku i przyczyny, chociaż tak naprawdę nie ma tutaj czegoś takiego jak skutek i przyczyna, tylko skutek, nie ma nic więcej, nie ma i, tam nie ma żadnego spójnika. W momencie, gdy my od wewnątrz wchodzimy w określony stan emocjonalny lub uczuciowy, już wtedy tworzymy skutek tego, co się uzewnętrzni jako konkretne wydarzenie oparte na to, czy my będziemy musieli z czymś walczyć na poziomie emocji, czegoś doświadczać na poziomie bólu, cierpienia, strachu, czy też na poziomie uczuć, piękna, zachwytu, wolności, etc. To jest tylko i wyłącznie skutek. Skutek rodzi skutek. Skutek wewnętrznych wyborów, tego, czym ja wibruję wewnątrz, tworzy skutek przejawienia się na zewnątrz. To jest bardzo prosty mechanizm. To, czy w jaki sposób dotrzeć do tego poziomu, to jest zupełnie inna sprawa, bo te procesy wzorcowania psychiki, umysłu, no nierzadko są bolesne, bardzo bolesne, również wtedy, gdy ktoś cierpi na choroby fizyczne czy też psychiczne, jest to trudne, no nie zawsze się to udaje w jednym wcieleniu, ale te zapisy się robią, czyli w momencie, gdy my wchodzimy, uruchamia się w nas nowe ognisko intelektualne, czyli wchodzimy na tej spirali na wyższy poziom świadomości, robi się Rubikon, czyli zapis w naszych matrycach, po to, żeby już tego, co żeśmy doświadczyli, żebyśmy nie musieli tego później doświadczać. Założenie jest jednak takie, że żeby to się nie działo, należy te wszystkie uzyski, czyli te wszystkie nasze doświadczenia, rozumiane jako telemetria, czyli wszystkie stany energetyczne, umysłowe, neurologiczne, związane z konkretnym doświadczeniem, czy też no powiedzmy pulą doświadczeń, odsyłać do źródła. Odsyłać do źródła jako uzysk doświadczenia, raporty z doświadczenia, dzięki czemu nie musimy już w kolejnym etapie doświadczania przeżywać tych samych doświadczeń, tych samych sytuacji, bo to już jest zagospodarowane, odhaczone. Mhm. Czyli jeśli to dobrze zrozumiałem,
to nasze doświadczenia, które chcemy właśnie uwzorcować w sobie, my powinniśmy z tych doświadczeń robić właśnie w pewnym sensie, tak jak powiedziałeś, raport i wysyłać go do swojego źródła? To już zależy od ciebie, bo patrz, co nami doświadcza? Nami doświadcza przede wszystkim dusza. Poza nami, czyli na tym wyższym poziomie nad dusza, czyli nasze indywidualne źródło, a później duch, istoty duchowe nami śnią, prawda? Ale tak naprawdę to wszystko, to całe doświadczenie wraca do ja to nazywam wielkim statystykiem, czyli do absolutu, czyli do tego, co ktoś mógłby nazwać Bogiem, czy też praojcem, jak zwał, tak zwał, to jest wszystko to samo. I teraz w zależności od tego, można od razu odsyłać do tego źródła centralnego, czyli do absolutu, ale tutaj z jednym założeniem. Mieć zawsze świadomość, że wszystkie nasze doświadczenia muszą przechodzić przez doświadczenie duszy, czyli ona musi nabrać dzięki nam doświadczenia nauki i tak samo nad dusza, prawda? Bo to są te części, które nas powołują. W momencie, gdy my wejdziemy na poziom nad duszy, czyli staniemy się nabędziemy potencjał do tego, żeby stać się nad duszą i sami generować z siebie istoty, którymi będziemy śnili i które dzięki którym będziemy doświadczali, prawda, to założenie jest przecież analogiczne. Będziemy chcieli, że wszystko, co się dzieje tam gdzieś w tych światach energetycznych, prawda, niskowibracyjnych, załóżmy, że to jest taki świat średnio energetyczny, a przypominam, jeśli ktoś nie wie, Ziemia jest planetą resocjalizacyjną, więc tutaj jest dość niska wibracja, więc chcielibyśmy, żeby to wszystko, co tam jest doświadczane przez tą naszą mikrocześć, prawda, bo to jesteśmy my, tylko z osobowym ja, to osobowe ja jest w stanie się tutaj samo rozpoznać jako ten mikroumysł, prawda, i budować tą swoją potęgę boską. No chcielibyśmy, żeby te informacje nas wracały, żebyśmy wiedzieli, co tam się dzieje. Jednocześnie dlatego, żeby to wspierać, po to, żeby zasilać ideą te nasze części, po to, żeby zasilać energią te nasze części, po to, żeby tam, gdzie jest, potrzeba, motywacja dla umysłu, ta motywacja dla umysłu przyszła od nas, a tam, gdzie jest potrzebna inspiracja z poziomu ducha, ta inspiracja przyszła, ale to wszystko wymaga określonych, no co tutaj? No już się połóż. Kitty. To wszystko zależy od tego, od naszego wyboru. Czyli my, czy my chcemy się łączyć z tymi naszymi, bo można, to też nie ukrywam, można prowadzić doświadczenie poza duszą, poza duchem. Jest to możliwe. Odcinamy się od ducha, wchodzimy wtedy na płaszczyznę niegodziwości. Ja wchodziłem w takie doświadczenia. Kto czytał moją drugą książkę, wie, że z pewnych względów musiałem to zrobić, żeby zrealizować pewien cel. Ale jest, ja robiłem to tak naprawdę w dwojaki sposób, czyli weszedłem w tą niegodziwość całkowicie odcinając się od ducha, a później zrobiłem to całkowicie świadomie, ale tu już nie będę do tego wracał. W każdym razie, że wszystko zależy od nas. Jeśli chcemy się rozwijać holistycznie, zrównoważenie na wszystkich poziomach, musimy mieć w sobie wolę, żeby nasze doświadczenia przechodziły przez duszę i nasze źródło, czyli nad duszę, no a później wiadomo, szły do tej statystyki absolutu. Mhm. Wiesz, często jest też taki argument przytaczany, jak rozmawiam z ludźmi, często pada takie stwierdzenie, że zobacz, takie pozytywne doświadczanie rzeczy typu entuzjazm, typu taka ochota właśnie, typu chęć na doświadczanie dobrych rzeczy, tak, często wiąże się niestety z tym, że ludzie zadają mi pytanie, ale jak to w sobie utrzymać? Przecież ja dobrze wiem, że zaraz tego nie będzie. Właśnie. To jest ten aspekt, który po prostu trzeba ćwiczyć. W jaki sposób? Robić wszystko, co inspiruje, co motywuje. Odrzucać wszystko inne, to, co jest poza tym konspektem. Wszystko, co jest oparte na strachu, wszystko, co jest oparte na niepokoju, wszystko, co jest oparte na jakiejś takiej informacji, która buduje w nas napięcia, po prostu zrezygnować z tego, zostawić to.
czy jest to łatwe, czy trudne, no bo to wiadomo, że zawsze ten umysł będzie tutaj, dopóki nie zostanie uwzorcowany, on zawsze będzie próbował coś kategoryzować, a że to jest dla mnie niemożliwe, bo jestem, mieszkam w takich warunkach, a nie innych. Więc tutaj trzeba się naprawdę jak tonący, brzytwy trzymać tego, co się lubi. Jeśli nawet ktoś nie czuje pasji życia, to przynajmniej tego, co się lubi. Przy czym świadomość daje potężne narzędzia. Tymi potężnymi narzędziami jest ufność, nadzieja i wiara. Czym jest ufność? Ufność jest pozwoleniem sobie na wprowadzenie zmian, że ja wiem, że to, co nadejdzie, będzie dla mnie korzystne, że ja ufam temu, czyli otwieram się na to, otwieram się na zmiany. To jest tak najkrócej mówiąc. Tym parametrem nadziei jest dowierzanie. Dowierzenie, czyli ten taki pierwszy krok do tego, żeby zrozumieć, czym jest wiara i uwierzenie. W momencie, gdy ja nie mam nadziei, to ja nie jestem w stanie uwierzyć, nie jestem w stanie nawet wpuścić inaczej. To ja jestem wtedy w niedowierzaniu. Jak ja nie mam nadziei, to jestem w niedowierzaniu. Jak jestem w niedowierzaniu, to ja nie jestem w stanie wejść w pełną wiarę, gdzie wiara jest tym samym z poziomu ducha, czym dla umysłu przekonanie. I taka jest różnica. Umysł trzeba przekonać do czegoś, do jakiegoś konspektu, że coś się stanie, on musi być przekonany, bo inaczej po prostu jest skonfundowany, zdezorientowany. Natomiast wiara tego nie potrzebuje. I tym stanem jest właśnie, to są te trzy parametry, a tak naprawdę dla tych, którzy są bardziej umysłowcami, jeszcze na tym poziomie, nie weszli w konspekt ducha i wolą się opierać na motywacji, to powiem tak. Zawsze i wszędzie nadzieja jest najlepszą strategią. Koniec, kropka. Tak jest. Więc jeśli ktoś potrzebuje motywacji dla umysłu, to i tak niech zwróci na to uwagę, że pozwalając sobie na to uwierzenie, pozwalamy sobie na żeby ta potęga wiary w nas zadziałała. I tutaj oczywiście odszczepiam w tym momencie ideologicznie wiarę od tego, co nas uczył katechizm, czy też jakieś inne święte księgi, pseudo święte w różnych religiach, tylko to, co nas stanowi jako cząstkę istoty boskiej, czyli wiara, możliwość, że mogę, że mam potencjał do dokonywania zmian w swoim życiu. Mm-hmm. Powiedz z twojego doświadczenia, proszę, ile w tym wszystkim, w tym na nowo jakby stwarzaniu siebie, bo teraz umówmy się, że jest do tego bardzo fajna też przestrzeń, super, ile w tym wszystkim determinuje nasza przeszłość? Dużo, dużo. Powiedziałbym w niektórych przypadkach wszystko. Dlaczego? Bo w momencie, gdy my jesteśmy jedną nogą w przeszłości, to zauważ jedną rzecz, że na tyle, na ile przez cały czas wracamy świadomością do tej przeszłości, powiedzmy, że nasz potencjał naszej kreacji jest 100%, prawda? A jeśli poświęcamy temu, co było kiedyś, traumom, przeżyciom, tym, które nas w jakiś tam sposób zbudowały, ale na tym poziomie emocji, powiedzmy, że tam jesteśmy 40%. Te nasze aspekty tam żyją, te nasze aspekty tam cierpią, te nasze aspekty tam ciągle na nowo przeżywają te frustracje spowodowane tymi właśnie zdarzeniami, doświadczeniami z przeszłości, to już o te 40% zabieramy sobie siłę kreacji. To wyobraź sobie ludzi, którzy po prostu mieli tak traumatyczne życie, że nie są w stanie nic, nawet nie są w stanie żyć tu i teraz, bo przez cały czas żyją tym, co było, no to oni nie wykreują. Albo na przykład mówią, nie odpuszczę mu do końca życia. Dokładnie tak, dokładnie tak. I to jest tak samo ten potencjał walki z różnymi teoriami, szczepionkami, antyszczepionkami, 5G i nie 5G. Osoba, która z tym walczy od wewnątrz, ona nie wyjdzie w ten konspekt, gdzie ten konspekt nie będzie dla niej po prostu niedostępny. Czyli będzie musiała kiedyś się z tym skonfrontować. Albo po prostu przeżyć to cierpienie, które, o którym mówię, fizycznie, że doświadczy na sobie tego,
albo po prostu wyjdzie na ulicę i będzie o to walczyła. No, fizycznie tak. Doświadczy na sobie nawet za cenę śmierci na tej planecie. Jasne, no oczywiście. Fizycznie. Oczywiście, że tak. Oczywiście, że tak. Bo taki wewnętrznie, takie silne przekonanie stworzyło do tego, że ma w sobie to, że trzeba z tym walczyć, że musi z tym walczyć, a tak naprawdę zapomina zupełnie, znaczy zapomina, po prostu może nie być tego świadoma, że budując ten konspekt na wysokich wibracjach, jest w stanie człowiek wejść w tak wysokie wibracje, że nic, co jest możliwe do stworzenia przez człowieka, nie jest w stanie mu zagrozić z poziomu mu biologii, fizyczności, czyli te wszystkie potencjały elektromagnetyczne, czyli te wszystkie chemie zawarte w różnego rodzaju środkach. Człowiek jest w stanie się po prostu być poza tym, po prostu energetycznie to jest, człowiek jest na wyższym poziomie i cokolwiek by mu nie wstrzykiwano, w niego to nie zadziała. Ale do tego jest potrzebny, tu już naprawdę te stany wysokoenergetyczne, szczytowe, tu już rozmawiamy o poważnych stanach mistrzowskich. I myślę, że też z tym jest związane... Przepraszam, jeszcze sekunda. Ten stan mistrzowski to nie jest coś nieosiągalnego, tylko samo już wyrażenie od wewnątrz woli, że chce w ten sposób funkcjonować, czyli być poza tym systemem, już tworzy od wewnątrz określoną ścieżkę losu, żeby, no i buduje potencjał, żeby właśnie od tego się oddzielić, po prostu osobną warstwą energetyczną, wibracyjną. Myślę, że to też jest związane właśnie z jakimś polem informacyjnym, czyli tak jak powiedziałeś, szczepionki 5G i tak dalej, różne na przykład teorie spiskowe, jest to pewnym też polem informacyjnym, który jest nadal zasilane, tak samo jak poziom mistrzowski jest polem informacyjnym, jasne, który mógłby być zasilany, prawda? To jest program. Jedno i drugie jest programem. Jedno i drugie jest, nawet człowiek Bóg też jest programem. Czyli to, że człowiek nabiera potencjału istoty boskiej, to też jest program. To też jest skafander, który sobie nakładam w określone, no, oczywiście jest to skafander uszyty z określonych pasm energii, z odpowiednich stanów świadomości, którego używam, ale to też jest program. Więc kwestia wyboru, co wybieram, co chcę wybrać. Czy wybieram tamtą rzeczywistość, czy wybieram tą rzeczywistość. Może być też tutaj sytuacja, w której istota już się rozpozna na takim poziomie, że zachowa neutralność i wyjdzie poza ten konspekt istoty boskiej i wyjdzie poza ten konspekt tej istoty zniewolonej, czyli tutaj już odzyskujemy zupełną, całkowitą wolność, nic nie potrzebując, nie potrzebując nawet tego, żeby czynić cuda dla siebie, dla innych, tylko już jesteśmy tą czystą świadomością, zachowując całkowitą neutralność, będąc poza wszelkimi konfliktami, poza wszystkimi ideami, nawet tymi opartymi o miłosierdzie, chociaż, bo miłosierdzie też jest programem, określonym programem doświadczania, przy czym tak naprawdę, jeśli tutaj kilka słów o miłosierdzie, bo to jest ciekawe, jako pasmo mistrzowskie, tak naprawdę ono ma w sobie wszystkie inne pasma, czyli wszystkie inne reguły, które są, tworzą istotę, tworzą rzeczywistość w skali mikro i makro, rozumiane jako to pełny, cały zakres DNA, prawda? Od ciemnego do jasnego i w konspekcie tego miłosierdzia one wszystkie się ze sobą unifikują i się nie znoszą, w tym sensie znoszenia chodzi o znoszenie wibracyjne, czyli że się nie ze sobą nie walczą. W kontekście miłosierdzia jest to stan całkowitej akceptacji. Tak naprawdę człowiek duszebny, jakim jesteśmy tutaj na Ziemi, uczy się tak naprawdę dobra. Na planecie są po prostu jednostki, które odczuwają miłosierdzie, a to są jednostki. Wszyscy inni uczą się dobra. O miłosierdziu nie ma tutaj o czym mówić. Ja odczułem 2 czy 3 razy może w wirtualnym doświadczeniu, czym jest miłosierdzie. To jest stan nie całkowicie niezrozumiały dla umysłu. Wyobraź sobie, że przychodzi ci teraz ktoś do domu, gwałcą ci żonę, twoje dzieci, a ty po prostu to akceptujesz.
to jest całkowicie nie do, znaczy nie, ja mówię oczywiście o sobie, w tym momencie dla mojego umysłu nie do zaakceptowania, a rozmawiamy tutaj, jeszcze raz powtarzam, o tym stanie szczytowni miłosierdzia, gdzie akceptacja ma w sobie wszystko to, co jest ciemnością i wszystko to, co jest światłością. Więc to, co my tutaj robimy tak naprawdę na tej ziemi, to jest resocjalizujemy się, staramy się wyjść z tego więzienia poprawczaka, ucząc się dobra, a do miłosierdzia to są jeszcze cały poziom siódmy, cały poziom ósmy, gdzie jest właśnie to najwyższy poziom miłosierdzia, te zakresy wigiliańskie. No i teraz zaczynamy wchodzić tak naprawdę, o tutaj, żeby to unosić, czego my się w ogóle uczymy, to jest, my się dopiero uczymy jako ludzie utrzymywania świadomości. Poziom piąty, który teraz się otworzył, który będziemy zasiedlali jako istoty, oczywiście ten, kto będzie miał odpowiednie wibracje świadome, żeby tam się zakotwiczyć, żeby tam się tam inkarnować, to będzie poziom świadomości. Tam będziemy się uczyli korzystać ze świadomości. To jest dopiero początek takiego prawdziwego, świadomego istnienia. Tutaj to żyjemy, tutaj na tej ziemi jeszcze 3D, żyliśmy w obszarze ograniczonej, bardzo ograniczonej świadomości i nieświadomości. Chciałem cię o to wcześniej zapytać, akurat popłynęliśmy dalej, ale wrócę do tego. Powiedz, jakimi najprostszymi metodami można by sobie wracać do tego jednolitego doświadczania samoświadomości? By wyrazić wolę skutku bycia w samoświadomości. Skutek. Mhm. Czyli dobrze, jeszcze prościej. Tak jak powiedziałem wcześniej, najprostszą metodą jest wejście w skutek, czyli stworzenie w sobie bazy wibracyjno, energetyczno, emocjonalno, uczuciowo każdej innej wibracyjnej, po to, żeby się w tym skutku utrzymać. Ale tak naprawdę wszystko się opiera o parametr woli, a żeby, bo ja wyrażam wolę i ta wola może być może funkcjonować w 10%, w 7%, w 8%, w 70% i w 100%. W momencie, gdy ona jest w 100% plus prawo do zmian, wtedy właśnie robimy cuda. Ale rzecz w tym, że wola u większości ludzi na planecie jest ograniczona w tym kontekście, że są odcięci od samostanowienia. I to jest podstawa, o której zawsze mówię, samostanowienie. Podstawą jest odbudowanie w sobie samostanowienia duchowego. W momencie, gdy my odbudujemy samostanowienie duchowe, ja jestem, ja stanowię, ja działam, najlepiej tutaj jeszcze w parametrze serca i ducha, no to dopiero wtedy się zaczyna budowa, nie budowa, bo tylko odzyskiwanie, bo my żeśmy przyszli z pełnym potencjałem, tylko żeśmy się przez nasze wybory ograniczali, dlatego żeśmy tutaj się inkarnujemy, a nie gdzie indziej na wyżej wibracyjnej przestrzeni. Więc podstawą jest odzyskanie samostanowienia. W momencie, gdy my odzyskamy samostanowienie, dopiero wtedy zaczynamy bardziej świadomie żyć i mieć wpływ na siebie z poziomu woli. Też dużo ludzi komentuje w ten sposób, że samostanowienia nie da się tak łatwo wyrazić w świecie, w którym żyjemy, czyli w takim trochę survivalowej przestrzeni. Jak byś to skomentował? I teraz tak, każda, to jest to, o czym myśmy rozmawiali jeszcze przed nagraniem, słowo koduje. Samo wejście w świadomość tego, że coś jest trudne, tworzy konspekt, że coś będzie trudne. Więc pierwsze co, to jest odprogramowanie się od wszystkiego, co ma pejoratywne znaczenie. Tylko rozumienie, że, czyli wejście w ten konspekt pozytywnego. To, co jest pozytywne, to jest ja mogę. Ja jestem. Skoro ja jestem, to już jestem i się sam określam, jako to jestem. To już oznacza, że mogę. Więc sama świadomość tego, że mogę, jest czynnikiem sprawczym do wszystkiego innego. Oczywiście to ciśnienie trzeba budować, te stany w sobie trzeba utrzymywać po to, żeby się one odzwierciedlały określonymi wydarzeniami. Ale to jest podstawa, czyli wyjście z tego cechowania, bo to się nazywa cechowanie. I to jest jeszcze ciekawe tutaj, może się
kogoś zainteresować, że na odpowiednim poziomie świadomości jesteśmy w stanie wykuć swoją prawdę i cechować reguły pasm tym, co chcemy, żeby były nacechowane, czyli kodować, czyli tworzyć swoje, ja tak kilka takich pasm stworzyłem w określonych działaniach, ale tutaj nie chcę tego poruszać, może to opiszę w książce. W każdym razie, że jesteśmy wtedy w stanie stworzyć coś, no, znaczy to powiem, bo to jest istotne, ale nie chcę tego, bo musiałbym wiele rzeczy poruszyć. Chodzi o to, że możemy z siebie stworzyć na przykład kwintesencję, prawda? Nazwać to na przykład ABC i to jest to moje ja jestem, ja działam. I nic i nikt nie jest w stanie wtedy we mnie wejść, bo to pochodzi ze mnie. Ja jestem już wtedy nie tylko stwórcą, czyli nie tylko korzystam z tego, co jest mi dane jako alfabet, prawda? Bo ja mogę stworzyć nowy alfabet i wtedy już jako twórca nawet mogę stworzyć jakiś dźwięk czy wyraz dźwiękonaśladowczy, który będzie dla mnie określonym działaniem. I to wszystko tak samo pochodzi od zewnątrz. Rozumienie tego, że jesteśmy twórcą, a nie stwórcą, no bo czym się różni twórca od stwórcy? Może nie wszyscy wiedzą. Stwórca korzysta z klocków, które już są dane przez twórcę, prawda? Będąc twórcą, tworzymy swoje klocki, nawet możemy je zakodować tak, że każdy inny, kto przyjdzie, nie będzie wiedział, co to jest, powiedzmy, jego umysł zrozumie, że to jest, że to są lalki, a to będą klocki. Chodzi o tą swoją nie tylko terminologię, ale i to całe instrumentarium, którym jesteśmy, którym się posługujemy. Każde pasmo, niezależnie od tego, czy ono jest, pochodzi z energii przeciwnej, czy jasnej, jest takim mikronarzędziem, z którego się składamy. I w zależności od tego, od naszych wyborów, w jakim jesteśmy skutku, jeszcze raz powtórzę i być może jeszcze będę to dzisiaj powtarzał, urzeczywistniamy, czyli urealniamy od zewnątrz od wewnątrz do zewnątrz, czyli uzewnętrzniamy to, czym jesteśmy jako ten zbiór pasm. Super. Bardzo mi się podoba to stwierdzenie, że słowo koduje to, co powiedziałeś przed nagraniem. Jakbyś mógł podać takie konkretne przykłady słów, które kodują na coś właśnie takiego rozwojowego, a na coś, co raczej blokuje ludzi, zagęszcza ludzi i nie pozwala pójść dalej? No, to, co jest, to, co blokuje, to jest tak naprawdę wiele z takich słów. Nie chcę, nie mogę, nie potrafię, mnie się nie uda. To jest po prostu cała gama. Wszystko, co ma w sobie nie, tak naprawdę przedrostek nie, no to jest to co koduje negatywnie. A wszystko to, co wszystko to jest to, co ma w rozumieniu mogę, wszystko koduje in plus. Po prostu. To jest proste. Tak naprawdę jeszcze raz powtórzę. Takim nawet najpotężniejszym słowem, artefaktem, to są dwa słowa, jest ja jestem, rozumiejąc czym jestem, jako jestem, czyli jeśli ja już się określę jako ta potęga, jako to, co mogę z siebie korzystać, czyli mój ten stały potencjał, to jest najpotężniejsze słowo artefakt. Nie potrzeba tutaj żadnych metod, nie potrzeba tutaj żadnych farmazonów wymyślać, czy też, nie wiem, szukać guru w księgach, wywiadów, tylko zdać sobie sprawę, że jeśli ja określę siebie na to, co ma wpływ na rzeczywistość, czyli na przykład zmiana, ja jestem zmianą, to stworzę w sobie taki potencjał, że ja będę mógł zmieniać rzeczywistość. Jeszcze raz powtarzam, to, czy się to stanie przez rok, dwa, trzy, cztery, pięć, sześć, czy powiedzmy dwa wcielenia, zależy tylko i wyłącznie od tego, jak szybko człowiek porzuci to, co było działaniem wbrew sobie. Po prostu. Sabotaże. To, co go od wewnątrz hamowało. Te lejce, te hamulce. To wszystko, jeśli z tego zrezygnuje. Zobacz, dużo ludzi wie, że te mechanizmy autosabotujące istnieją, a mimo to trzymają się tego. Dlaczego tak jest? Bo one są bardzo głęboko zakorzenione w podświadomości. To też ciekawe pytanie, bo na przykład coś takiego jak gniew,
czasami na przykład daje poczucie bezpieczeństwa i iluzorycznego, bo my nie dopuszczamy się do siebie sytuacji, gdzie ktoś mógłby nas osaczyć, gdzie ktoś mógłby nas coś od nas chcieć. Gdy my jesteśmy w niebie, to lepiej tak jak ktoś przychodzi z zewnątrz, to ja po prostu się od niego odsunę, prawda? I wtedy my się czujemy, mamy ten taki iluzoryczny komfort, tą taką bańkę. Tak samo w pewnym sensie strach, czy też to, że my jesteśmy w lęku. Ten lęk też potrafi być w pewnym sensie komfortowy, bo nie powiedziałem rozwojowy, to jest, żeby było jasne. Komfortowy dla tej osoby dlatego, że ona się uczy, że jeśli jest w lęku i ktoś inny, na kim tej osobie zależy, odczuwa ten lęk, to robi wszystko, żeby ten lęk w jakiś sposób obłożyć go emocjonalnymi poduszkami, obłożyć go psychicznymi kocami, termoforami, po to, żeby ten lęk z niego zeszedł. Więc to też jest w jakiś tam sposób może być, tak jak powiedziałem, nierozwojowe, ale utrzymywać te stany, no niestety, nieświadomości i funkcjonowania z poziomu niższego ja. Po prostu to są stany braku samostanowienia. Po prostu. To jest wszystko oparte na braku samostanowienia. To jest wszystko oparte na braku samostanowienia. W takim razie jakbyś sugerował, bo skoro te słowa kodują i tam naprawdę jest coś sprawczego w tym, co ludzie wypowiadają, nawet w tym, co myślą, co byś zasugerował? Co można takiego zmienić w swoim życiu, żeby mieć cały czas dostęp do tego takiego, do tych właśnie treści takie, które no po prostu samostanowią o nas samych? Po pierwsze co? Wyjść z pozycji proszę na pozycję wyrażam wolę. To jest podstawa. My nikogo o nic nie musimy prosić, my nikogo o nic nie musimy dociekać z zewnątrz, nie musimy w jakikolwiek sposób się korzyć, żeby coś osiągnąć, tylko wyrażać wolę, żeby to, co jest w nas, nastąpiło. Oczywiście wyrażając wolę, rozumiemy też to, że wszystko to, co ma większy potencjał od nas, mogło działać na naszą korzyść. Czyli nasza naddusza, ale przede wszystkim te poziomy duchowe, które są w stanie zasilać nas odpowiednimi ideami, no bo energiami, no to wiadomo, te poziomy energetyczne, czyli źródło, nasze źródło, no i jaź, która jest tym mózgiem energetycznym, przy czym, tak jeszcze raz powtarzam, trzeba pamiętać przez cały czas o duszy, bo ona potrafi być naprawdę bardzo zniewolona. Niektórym się wydaje, że dusza to już jest poziom najwyższego możliwego rozwoju. Nie. Dusza to jest tak naprawdę psychika rozbudowana o określone funkcje świadomości, więc ma ona świadomość życia energetycznego, ma ona świadomość pewnych mechanizmów, w jaki sposób one funkcjonują, ale nie ma dużego potencjału zmian. Dopiero potencjał zmian ma naddusza, to, co rozumiemy jako ci opiekunowie, którzy do nas przychodzą, to są istoty pochodzące z naszego źródła w głównej mierze. No i wiadomo, ta jaźń, ten taki główny opiekun, który się ludziom pokazuje jako anioł, no w zależności od tego, jakie mają konspekty umysłowe, no to on się pokazuje w taki sposób, się urzeczywistnia, żebyśmy po prostu się czuli bezpiecznie i pewni, że to, co przychodzi jako informacja, jest dla nas słuszne, wzorcowe i pomocne. Więc to jest najważniejsze, żeby wejść z tego poziomu próśb na poziom woli. Ja mam wolę i po prostu wystarczy, że jej będę chciał używać. I myślę, że ważnym też aspektem jest tutaj to, żeby to wyrażać sukcesywnie, żeby nie zrobić tak, że teraz będę przez miesiąc wyrażał i nagle potem staną się cuda. Ja to robię bez przerwy, w tym sensie, że za każdym razem, gdy chcę, żeby coś przejawić, to wyrażam taką wolę, bo jednocześnie koduję to słowem, koduję to wibracyjnie, no i też buduję swój potencjał ciśnienia energetycznego w tym, w paśmie woli. A wiadomo, że to jest nośnik. To, o czym jeszcze wcześniej mówiłem, ufność, nadzieja i wiara,
to są największe dystrybutory woli, jakie istnieją. Na tym oczywiście plus wola, no bo wola jest tworzy ciśnienie energetyczne, ale to, na czym to po prostu idzie, jak po prostu przebija wszystkie potencjały niskowibracyjne, to jest ufność, wiara, nadzieja. Więc to też warto mieć na uwadze, żeby być, czyli wyrażając wolę odnośnie tej swojej transformacji, tego swojego wzorcowania, czy też tworzenia jakiegoś nowego wątku losu, który chcemy, żeby się przejawił, żeby to szło przez te trzy pasma. Ufność, wiara, nadzieja. To jest naprawdę no, kluczowe, bardzo proste, ale kluczowe. Wiesz, tak obserwując też obecny świat, zauważ, że na przykład czytając jakieś nagłówki, masz medytowałem 30 dni i stało się to i trzy kropki, prawda? Albo na przykład wyzwanie, przejdź na zdrową dietę na 30 dni. Wszystko jakby z góry sugeruje, że coś się zaczyna, kończy i potem staje się jakiś magiczny super efekt, prawda? Przy czym to jest właśnie jakby sam proces. Dokładnie. Ale dlaczego to jest tak robione? Zauważ, że to jest robione na poziomie ezoteryki, czyli na poziomie umysłu. Po to, żeby zakotwiczyć umysł, żeby umysł się w tym rozpoznał i czuł potrzebę realizacji takiego działania, które ktoś sugeruje. Na poziomie, bo to też zrozummy, to czym jest ezoteryka dla umysłu, tym jest duchowość dla świadomości, prawda? Więc wtedy lepiej z mojej perspektywy rozpoznawać się w duchowości i tworzyć ten potencjał mistyki, czy tylko tak naprawdę budować swój intelekt. Przy czym, uwaga, na odpowiednim poziomie to się z sobą łączy. Tworzy tak zwaną matrycę charyzmy. W momencie odpowiedniego stanu świadomości łączy się intelekt z tym, co jest duchowe, czyli z tą mistyką, z tą mądrością duchową. I to się absolutnie wtedy nie wyklucza, tylko zazębia i tworzy ten potencjał mistyczny człowieka. Już jako tego, który zagospodarował umysł na bazie intelektu, no i świadomości. Oczywiście do jakiegoś tam swojego poziomu doświadczania, no bo wszystkiego, no to po prostu trudno. Wiesz, po naszej pierwszej rozmowie pamiętam, że było kilka takich komentarzy, że ludzie pisali właśnie to, co ty mówisz, jest ezoteryką, że to jest takim jakimś konceptem, który ty sobie sam stworzyłeś i który tak naprawdę nie ma przejawienia ani w nauce, ani w jakichś potwierdzeniach badaniami naukowymi albo w jakichś nawet czy w jakichś pismach właśnie świętych. Jak byś ty to określił? Jak byś skomentował takie przytyki do ciebie? Niech wszystko to, co mówię, będzie dla tych osób farmazonem, niech same doświadczą i stworzą swój konspekt. Niech doświadczą wszystkiego. A ja teraz z tego miejsca wyrażam wolę, że kiedyś chciałbym się na to natknąć. Po prostu samo rozpozna się w tym, co oni doświadczyli, to, o czym oni mówią. Tyle. Ja nie mam z tym żadnego problemu. To jest kwestia doświadczenia. Tylko i wyłącznie to, czy ktoś jest w stanie to zrozumieć, zaakceptować, to jest poza moją ideą. Mnie to kompletnie nie interesuje, w jaki sposób to będzie miało wpływ. Ja dzielę się określonym swoim doświadczeniem, a to, czy to będzie miało w jakikolwiek sposób na kogoś działanie motywujące, czy inspirujące, czy całkowicie zamykającego, mnie to kompletnie nie interesuje, bo ja buduję to, co jest indywidualne dla mnie, prawda? To, co jest indywidualne dla całości, czyli tak zwane osobowe, no to będzie można doświadczyć niebawem, o ile ten ktoś będzie miał odpowiednie wibracje, żeby tego doświadczyć. Tyle. Super. Dobra, chciałem cię zapytać o jedną z bieżących spraw. Tak jak mówiłem na początku, raczej nie będziemy się zagłębiać aż tak mocno w tematy wirusów i tak dalej, ale chciałbym poznać twoją opinię, bo na pewno wiem, że mocno albo na pewno ze swojej przestrzeni eksplorowałeś ten temat. Jak myślisz, jak czujesz albo czego doświadczyłeś, jeśli chodzi o obecną sytuację, tą związaną właśnie z tą pandemią i tak dalej?
Znaczy, właśnie dobrze to nazwać a la pandemia. Wirus jest, istnieje i on jest faktycznie i faktycznie on działa. W sensie funkcjonuje, tylko że nie jest aż tak zjadliwy, jak jest charakteryzowany. 20-30% do tej jego zjadliwości to jest ludzki strach. To jest ludzki strach, i który zamyka układ ten energetyczny, układ immunologiczny na to, żeby przechodzić to coś bezobjawowo przechodzić i jednocześnie nabierając autoodporności. W tym momencie na poziomach energetycznych jest trochę chaosu, bo biorąc pod uwagę to, co jest rozumiane jako zbiorowa ludzka świadomość, czyli też zbiorowe ciało ludzkości jako istota tego świata, też biorąc pod uwagę zbiorowość, czyli jaźń ludzkości, to coś też nabiera sam odporności. Tylko że nie jest w stanie, bo to, co jest, to nie jest nic zewnątrz. To jest emanacja ludzkich stanów świadomości, które się przekładają na emocje i na określone stany energetyczne. Im więcej jest strachu, tym trudniej tej istocie całości nabrać tego zbiorowego, to się nazywa odporność stada. Oczywiście rozmawiamy o energetyce, po to, żeby ten wirus weszedł w tą formę mniej zjadliwą, czyli taką, która będzie miała charakter jakiejś tam, nazwijmy, przeziębienia czy grypy. Aż tak bardzo się nie znam, nie jestem ani biologiem, ani lekarzem, więc tutaj nie będę szafował pojęciami. Natomiast to, o czym mówię, walczy i nabiera odporności. I główny problem dla tej funkcji ludzkiej świadomości to jest strach. Nie sama wartość wirusa, nie to, czym on jest, tylko strach, że ten strach nie pozwala zbudować tej odporności od wewnątrz, tej zbiorowej jaźni, temu zbiorowemu systemowi autoimmunologii energetycznej. Więc to jest po pierwsze. Na tyle, na ile to doświadczenie musiało być zrealizowane, to ono jest słabe. Naprawdę słabe w tym kontekście, że ludzie sobie powinni z tego zdać sprawę, w tym kontekście, że mogło być o wiele gorzej. Naprawdę mogła być wojna światowa, mogła być naprawdę taki pomór, że ludzie by się po prostu umierali na ulicach. W tym momencie jest to zrobione w taki sposób, wiadomo, planowane było to, musiało być to zrobione, bo skończył się cykl. Każdy cykl rozwojowy trwa 8 lat. Ten, kto się zna trochę na numerologii, to będzie wiedział, o czym mówię. Po każdym cyklu 8-letnim wiekuistość rozumiana jako cykl doświadczania ma szansę wejść w nieskończoność. I teraz, bo wiekuistość nie jest nieskończonością. Wiekuistość to jest określone od do, czyli określony plan, w którym muszą się wydarzyć określone wydarzenia i później z tych określonych wydarzeń musi być zebrany zbiorowy uzysk z tej cykliczności, czyli z tej wiekuistości. Teraz to już się kończy i ta weryfikacja z tego doświadczenia, z tych 8 lat polegała na tym, czy przez te 8 lat ludzie nabrali samoświadomości na tyle, żeby już się zakotwiczyć na nowej warstwie, która powstała. I teraz pytanie, ale jakie wartości temu, weryfikacja z jakich wartości będzie zachodzi, bo to już tak naprawdę zaszło. Doświadczenie pandemii jako tej takiej najbardziej tego momentu, takiego najbardziej, nazwijmy, hardkorowego, to już się wycisza w przestrzeniach, to już się wycisza. Więc najgorszy taki scenariusz jakby już jest poza doświadczeniem. Ale co jest najważniejsze? Te dwie najważniejsze to jest miłosierdzie, które zostało kilka miesięcy temu ten uzysk ludzkiego miłosierdzia zebrany.
A teraz wszystko to, co jest, wszystko to, co dotyczy tych stanów, no nazwijmy to rozumianych jako umysłów negatywnych, czyli przede wszystkim strach, czyli przede wszystkim brak bezpieczeństwa, czyli przede wszystkim bunt, czyli przede wszystkim bezradność, czyli przede wszystkim cierpienie, czyli przede wszystkim izolacja, bo to jest bardzo ważne. Ta izolacja też jest tutaj kluczem. Czy my się chcemy izolować od ludzi, czy chcemy tworzyć enklawy oparte na świadomości, na miłości, na sercu i kreować, czyli tutaj najważniejsza rzecz, bym powiedział, dla ludzkości, umiejętność, czy też chęć, czy też wola współodczuwania, współistnienia, współkreowania, albo inaczej, współodczuwania, współkreowania i całości współistnienia. I to będzie też bardzo potężny czynnik, który, na bazie którego to wszystko, ten cały uzysk, ta cała weryfikacja z tych wszystkich stanów odczuwalnych u ludzi, z tych wszystkich reguł, z tego wszystkiego jest tworzona warstwa wibracyjna nowej rzeczywistości. I teraz uwaga. Uwaga jest taka, że jeśli to indywidualne ja, ale też to osobowe, zbiorowe, rozumiane jako zbiorowość, będzie wibrowało z tym, co jest nowe, tam już ludzie się będą zakotwiczali. Tam już nie będą musieli doświadczać tego, co doświadczali teraz. Ci, którzy pozostaną w starym paradygmacie, będą doświadczali tego, bo chodzi tutaj o, to się nazywa dokładnie wielowariantowość rzeczywistości. A ten kolejny wariant, no niestety jest, znaczy nie chcę mówić niestety, on po prostu jest, który zakłada jeszcze większy hardcore. Dokładnie taki, jaki ludzie tworzą od wewnątrz, czyli chipy, czyli manipulacje, czyli zniewolenie ludzkości i tak dalej, kontrola. Czyli myślisz, że to może dojść do skutku? Ale to dojdzie do skutku. Tylko na dla tych, którzy, ja jeszcze raz powtarzam, wariant, dobrze, bo ja być może nie wytłumaczyłem, to wytłumaczę, o co tutaj chodzi. Chodzi teraz o to, że warstwy wibracyjne się oddzielają. Każda rzeczywistość, to jest jeszcze tak, struktura rzeczywistości jest stworzona tak, że ona próbkuje jak częstotliwość herców w monitorze. Ciach, 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 ciach. I ona się wyświetla, prawda? Wyświetla. I teraz to, teraz uwaga, to co, żeby mogła nastąpić zmiana, musi być to zrobione, klatka stop, wchodzi nowa klatka rzeczywistość, jest podział. To jest tak jakbyś, słuchaj, przestawił zwrotnicę. I teraz patrz, wleci film, jesteśmy w tym filmie, nie? I teraz tak, przestawili zwrotnicę i my jesteśmy na takim poziomie, gdzie nie interesuje nas to, co jest na zewnątrz i teraz ciach, wsiadamy na tą kolejną, to jest tak jak klatka w filmie, prawda? I jesteś tam, żeśmy przeszli, a ci, którzy zostają w tym paradygmacie, to nadal lecą tak, a my odbijamy. Rozumiesz? My lecimy w stronę słońca, a inni niestety, no, zostają pod chmurami. To jest oczywiście taka dygresja obrazowa, ale chodzi tutaj o wibrację. Ten, kto zostanie w tej wibracji i będzie nasiąkał nadal tym strachem, tym paradygmatem tego, co się może zdarzyć, wojna, zniewolenie i tak dalej, to nadal to będzie się degradowało, jego struktury wewnętrzne będą się degradowały, że znowu w potencjale tego osobowego, zbiorowego ja będzie musiała, nie ma innej możliwości wytworzyć się rzeczywistość, w której nastąpi to zniewolenie, w której będzie ta wojna i tak dalej, cokolwiek, co sobie ludzie tam w tych głowach, w umysłach roją, bo to się dzieje na poziomie umysłu. Ten, który już wyjdzie z tego paradygmatu, wsiądzie z początkiem lipca w tamten pociąg, w naturalny sposób. Nie musi wyrażać woli, nic nie trzeba robić, tylko mieć świadomość swoich wibracji, wewnętrznego stanu. Mhm. To jest naprawdę proste. I teraz jeszcze ciekawa rzecz, że ze względu na to, że wszystkie poziomy się w naszej rzeczywistości, czyli w tej strukturze wszechświata, już nie tylko świata, Ziemi i różnych wibracji Ziemi, ta struktura się nastąpi jej przewertowanie, to są ludzie, którzy w tym konspekcie niegodziwości,
jest ich trochę na Ziemi, zasilą astral. Oni już się nie odrodzą na Ziemi. Oni już się odrodzą w innym prawie, w prawie zniewolenia i kontroli. Rozumiesz? To jest ta weryfikacja. To jest ta ogromna zmiana, która, no, do której po prostu doszło, która była zapowiadana, no i teraz ta precesja się udała. Tak jak powiedziałem, wiele razy wcześniej, znaczy niewiele, kilka, w przeciągu tej cywilizacji, rozmawiamy o tej cywilizacji, nie rozmawiamy o tych poprzednich cywilizacjach, precesja, czyli możliwość wzrostu, wtedy się nie udała, teraz się udała. Ale ja jeszcze raz powtarzam, ci, którzy są niegodziwi, rozumiane jest to jako ten najniższy potencjał tego, co może człowiek zbudować jako ja jestem, prawda? Mhm. Jestem niegodziwością, jestem tym, działam tym, no to oni zasilą astra. Oni już się, po prostu ich dusza, oni się urodzą bez duszy. Oni się urodzą bez duszy. I wtedy, jeśli będą chcieli wzrosnąć, no to tam już jest zupełnie inaczej. Są jeszcze dwie gorsze rzeczywistości. Gorsze to też jest znowu nieprecyzyjne, no bo gorsze dla ludzkiego umysłu, ale nisko, niżej wibracyjne, gdzie jest perspektywicznie w rozumieniu ludzkości gorzej niż tutaj nam. No jeśli tutaj rozmawiamy o planecie resocjalizacji, to tam jest więzienie. Hmm. A jest jeszcze jedna w pasie Oriona, w tamtym rejonie, gdzie po prostu ludzie się rodzą jako, no, jako żywe inkubatory, z których się ściąga. No nie chcę o tym rozmawiać. Jest to no, takie doświadczenie. No tam już jest po prostu, człowiek się rodzi jako karmówka. Świadomy. Jest terroryzowany po to, żeby generować z siebie jak najniższe energie. I ten, ale to naprawdę nie chcę. W każdym razie, że chodzi o to rozdzielenie. To rozdzielenie teraz następuje. To się siłami naprawdę wielu istot udało. No i teraz są tego owoce. Jedna rzecz jest taka, że zadać pytanie, czy to jest możliwe. To właśnie. Te scenariusze już są. To nie jest tak, że możliwe. One już są przygotowane. One już są przygotowane. Tylko teraz w zależności od tego, kto do jakiego scenariusza będzie pasował. I to jest odpowiedź. Wibracyjnie. Kto do jakiego scenariusza wibracyjnie będzie pasował. Tyle. Czyli do jakiej warstwy, do jakiej rzeczywistości, w czym się odrodzi, w czym będzie funkcjonował. Najczęściej pojawia się takie stwierdzenie, że na przykład ludzie boją się tego, że to oni mogą się załapać do tego pociągu, który odbija, a na przykład ich rodzina nie. I co w związku z tym? Zupełnie nic. Jesteśmy indywidualnie, kreujemy swoją rzeczywistość, więc wszystko to, co tutaj z perspektywy woli uwspólnienia, uwspólniajmy. To najprostszy. W momencie, gdy ja się martwię o kogoś, tworzę, jak zwykle, po raz kolejny dzisiaj powiem, rzeczywistość, w której będę musiał się martwić o tą osobę w przyszłości. W kolejnych, nieważne czy w kolejnych wcieleniach, jeśli to jest ta ekipa duszy, która ze sobą na wszystkich wymiarach ze sobą w taki, a nie inny sposób odgrywa tę rolę, prawda, żeby ze sobą doświadczać, to jest po pierwsze. A po drugie, wyrażajmy wolę uwspólnienia wszystkiego tego, co inspiruje. I to wtedy będzie taka sytuacja, że to, co jest... Czekaj, czy tu mnie tu zrzucą. Że to, co jest inspirujące, będziemy doświadczali na... A, bo to dobra, super, że mi to... Okej, okay, dobra, już mam. Już dobra. Mi się na minął konspekt. To przytniemy tam. Niech to idzie, bo to jest ważne. Chodzi o symultaniczność. I teraz patrz. Jesteśmy w jednym bloku, prawda? I teraz mieszkamy w jednym bloku, ale my mieszkamy na czwartym piętrze, a ktoś mieszka na pierwszym piętrze. I teraz tak samo w rodzinie, że jesteśmy w jednej rodzinie i na pewnym parametrze, czyli na pewnym tym diapazonie energetycznym będziemy mieli wspólne doświadczenia, ale na niektórym nie. Czyli ja nie muszę doświadczać tego samego, co bliska mi osoba. Prawda? To, że ta osoba mi bliska doświadcza jakiejś traumy, to nie znaczy, że my wspólnie nie będziemy doświadczali czegoś radosnego. Dlaczego? Bo to jest właśnie symultaniczność, że wszystko się dzieje w jednym momencie, ale na innych warstwach energetycznych.
czyli ona na tej swojej warstwie energetycznej będzie doświadczała tej choroby, ale wszystko to, co jest pasją życia, prawda, będziemy uwspólniali wspólnie. Czyli będziemy uwspólniać wspólnie, no razem, o to chodzi, prawda? Uwspólnimy to razem. To jest to. Więc nie ma tutaj nie ma tutaj dylematu, bo to, co nas łączy energetycznie, to będzie nas łączyło w nowym paradygmacie. Wszystko to, co jeśli jest więcej tego, co nas dzieli, no to już nie będziemy tego doświadczali razem. Po prostu. No bo ta różnica wibracyjna musi być, jest ten próg, to się nazywa próg samostwarzania. Przekroczymy, zresztą nazywajcie sobie to jak chcecie, to są tylko nazwy, żeby umysł mógł w pewien sposób coś sobie połączyć, ale nastąpi to wibracyjne oddzielenie, że osoba, która do tej pory mieszkała w bloku, pójdzie mieszkać do domku z ogródkiem. Taka jest różnica, no musi, no nie ma innej możliwości. W momencie, gdy się tak bardzo różnimy między sobą, no to skąd ten dylemat? Skąd ten dylemat tej osoby, że ta osoba się boi, że w przyszłości się tam nie spotkają? Skoro się boi, to znaczy, że jest coś nie tak, żeby tej wibracji nie uwspólnić. A skoro nie uwspólniamy, to dlaczego teraz fizycznie ta osoba czegoś nie robi mentalnie, żeby się nie scalić i nie uwspólnić tej energii na płaszczyźnie bezwarunkowej miłości? No, tutaj, tak jak powiedziałem, ta bezwarunkowa miłość jest w pewnym sensie też iluzoryczna, bo dociera do ludzkości w małym zakresie, ale rozmawiamy tutaj o tym, co jest pasją życia, o tym, co jest co stanowi dobro, co stanowi pomoc, co stanowi empatia. To niech będzie informacją, że co ja jestem w stanie w tym momencie zrobić, żeby uwspólnić to, że w kolejnej odsłonie, tak to nazwijmy, czy też w kolejnym filmie, w którym będziemy grali, będziemy razem grali, a nie no, po prostu się oddzielimy. Simultaniczność. To jest wszystko się przenika. Wszystko się dzieje tak naprawdę w jednym czasie. Paradoksalnie my odbieramy to jako liniowość, prawda? Znaczy nie paradoksalnie, taka jest funkcja czasu, więc to nie jest paradoks, tylko funkcja czasu, liniowa. Tych funkcji czasu jest kilka, ale to też musiałbym zacząć mówić o czasie, a to trochę też schodzi. To trochę zabiera czasu. Dokładnie. Otóż to, ten czas jest... Ale to jest ważne też, że czas teraz zmieni, a tutaj odnośnie nowego paradygmatu, to jest ciekawe, że czas zmieni swój charakter, taki, że on się wydłuży, czyli będzie więcej czasu na doświadczanie pasji, na doświadczanie samowyrażania, czyli jakby to powiedzieć, będzie się wydawało, że czas zwolnił, a tak naprawdę będzie po to, od wewnątrz, wibracyjnie, po to, żeby więcej było czasu na zastanowienie, więcej czasu na uświadomienie sobie czegoś, więcej czasu na zrozumienie, że na podjęcie tej decyzji, jak chcę doświadczyć skutek. Bo teraz wszystko się teraz dzieje tak naprawdę na poziomie chaosu. Człowiek nie jest w stanie w 100%, bo oczywiście, że w jakimś tam procencie tak, nie, trudno mu jest podjąć racjonalną, wzorcową dla siebie, dla swojego rozwoju decyzję, bo nie jest w stanie świadomości. W momencie, gdy już będziemy na tym poziomie świadomości, już jako ta część kolektywnie, która wejdzie na tą wyższą częstotliwość, tam będzie o wiele więcej czasu na kontemplację, czyli rozumienie tego, na świadome podejmowanie decyzji. To nie będzie tak naprawdę ta 5D ziemia jakoś strasznie wspaniała w tym kontekście, że nie będzie chorób, że nie będzie wojny i tak dalej. Będą konflikty, ale to będzie robione wszystko w bardziej świadomy sposób i one przez to będą miały o wiele mniej zjadliwy charakter. Będą krótkotrwalsze, więcej będzie ludzie się wtedy będą zastanawiali. Jak będzie jedna wojna, to nie po to, żeby była za chwilę trzecia, czwarta, piąta, szósta, tylko jedna i oni zrozumieją, że walczyć nie ma sensu. No bo to przynosi straty dla rozwoju, dla cywilizacji. Chociaż są tutaj też na poziomie piątym, szóstym waleczne cywilizacje, na przykład nie wiem, czy to w ogóle Cię interesuje, nie wiem, czy też to interesuje słuchaczy, widzów, że są też waleczne cywilizacje, na przykład niektóre tam odłamy Plejadian, które ze sobą prowadzą. Tak samo różne warstwy, poziomy szaraków, tych hybryd, które są rasami
wojowniczymi. No, między innymi taka jedna z cywilizacji po prostu położyła na nas łapę swojego czasu, ludzkości i zablokowała nas na poziomie, poszatkowała nasze struktury na czakry, popieczętowała i tak dalej, i tak dalej. Więc to też jest, miejmy tego świadomość, że ta Ziemia 5D to nie jest niebo, tylko wyższy stopień świadomości, wyższy stopień uświadomienia samoświadomości, tak nazwijmy, wyższy stopień samoświadomości. A to, czy co ludzie zrobią z tym, no to tak samo będzie wszystko wynikało z wyborów, po prostu z wyborów, tak jak do tej pory. Czy myślisz, że częścią tej nowej Ziemi, nowej rzeczywistości naszej, która i tak już jest wdrożona w plan, czy myślisz, że jej częścią będzie na przykład połączenie tego, o czym ty teraz mówisz i pojawianie się takich informacji na przykład w mainstreamie? Tak, jak najbardziej. W ogóle zmieni się, generalnie powstanie nauka związana z łączeniem tego, co duchowe, łączeniem, generalnie chodzi o to, że w pierwszej kolejności powstaną narzędzia do tego, żeby badać energię jako wibrację. Wyjście inaczej. Do tej pory ludzkość funkcjonowała w taki sposób, że jej trzeba było coś udowodnić, więc zostanie udowodnione. No już teraz jest to udowodnione, w określonych przypadkach są urządzenia, ale mówię tutaj o energiach subtelnych, których do tej pory nie ma jeszcze możliwości zbadania, czyli tych wysokowibracyjnych, nawet rozpoznawanych jako to, co nie istnieje, albo te cząsteczki, jeszcze inaczej. Cząsteczki hipotetyczne staną się cząsteczkami fizycznymi i będzie do tego, i będą do tego narzędzia, które przygotują cały paradygmat ludzkości, tego, że faktycznie jest coś energetycznego, no i oczywiście w pewnym momencie pojawi się UFO, a to już jak się pojawi UFO, rozumiane jako kontakt, no to zmieni paradygmat. Oficjalnie. Dokładnie, oficjalnie, przy czym ta mistyka, o której mówię, ta transcendencja, która akurat mi jest bliska, to będą dziesiątki lat, żeby w jakikolwiek sposób to, jakby powiedzieć, w taki sposób przedstawić, żeby ludzie w to nie tylko uwierzyli, ale właśnie z poziomu umysłu mogli zaakceptować, że coś takiego istnieje. Że są różne poziomy świadomości, że na różnych poziomach świadomości funkcjonujemy w różnoraki sposób, że jedne poziomy nas wspierają, inne poziomy nas ulegają dzięki, przez to, w jaki sposób funkcjonują, ulegamy destrukcji i tak dalej, i tak dalej. Tej motywacji, inspiracji, no i tej też tego degradowania wibracyjnego. To będzie z... powoli się zmieniało, a tak naprawdę takie pierwsze rozumiane jako świadome, nieświadome, jakby to jeszcze inaczej nazwać, realne, takie odczuwane z perspektywy czasu zdarzenia będą miały za kilkadziesiąt lat od tego momentu. Takie, w które po prostu będą przełomowe. Rozmawiam tutaj o przełomowych wydarzeniach. Przy czym wcześniej będzie się pojawiało UFO. To nie będą dziesiątki lat, ale wcześniej. UFO na pewno się pojawi wcześniej. Zresztą mamy już przykład. Ale tak. Jest przykład, że amerykańska ta marynarka już pokazała pierwsze w historii tak naprawdę oficjalne właśnie informacja włącznie z plikami wideo, gdzie poszło to do mainstreamu, prawda? No widzisz, no to tak jak mówisz, no to faktycznie, no ja nie śledzę tego za bardzo, ale nie wiem, czy być może mi się coś to nie było już, ale skoro tak jest, no to właśnie to się zaczyna, więc takich rzeczy będzie więcej, aż po prostu będzie nagranie, ale to minie, czyli oficjalnie ten statek się pojawi i później będzie cisza po to, żeby ludzie mogli to przetrawić, przedyskutować, przegadać na wszystkie sposoby i dopiero wtedy będzie można
ten kontakt zainicjować i tak dalej, i tak dalej. No to są procesy, ale to i tak wszystko będzie zależało od tego, czy ludzkość będzie w stanie to zaakceptować. Dużo będzie zależało od tego, czy przywódcy światowi będą w stanie to, ale tak jak mówisz, że to już jest publik, to były nagrania z NASA, czy wojskowe jakieś? Tak, wojskowe. Amerykańska marynarka wojenna udostępniła te nagrania po prostu z samolotów pilotów, którzy śledzili te obiekty. Oczywiście jest to nazwane jako niezidentyfikowany obiekt, który wykonuje niezidentyfikowane manewry, tak to nazwano. No więc takie rzeczy będą miały miejsce. Teraz, no bo żeśmy zeszli, teraz mi się nawinęło odnośnie tego wirusa. Kolejna sprawa bardzo rozwojowa w kontekście jego pokazania się. To są dwie rzeczy. Po pierwsze, no chyba, że ktoś coś tutaj dopytasz na ten temat. Nie, myślę, że właśnie kontynuujmy to, co teraz powiedziałeś. Okej, więc odnośnie tego wirusa, kolejna sprawa, która jest rozwojowa, oprócz tej weryfikacji, to jest technicznie sprawa tego, że ludzie zrobią ogromny krok na bazie genetyki. Ta choroba pozwoli wykluczyć szereg, oczywiście nie ta choroba jako jej skutek i przyczyna i znowu skutek, ale całe środowisko związane z naukowcami zrozumie, że podstawa to będą całościowe badania genetyczne i w jaki sposób te choroby później leczyć genetyczne, w jaki sposób te choroby genetyczne, w jaki sposób im zapobiegać i tak dalej, to będzie miało ogromny skutek w kontekście nauki, że ludzie się, że naukowcy skierują, zrozumieją, że właśnie te badania na poziomie biochemii, biologii, ale zwłaszcza genetyki, dadzą bodziec do tego, że w niedalekiej przyszłości powstanie wiele terapii na choroby, które są do tej pory uznawane jako nieuleczalne. To jest kolejny plus. A trzeci, ten taki też wzorcowy, który żeśmy o którym rozmawiali, że zauważ, co się dzieje w kontekście rzeczywistości. Nawiązuję do tego, o czym przed chwilą powiedziałem, że jest określona, żeby mogła nastąpić zmiana, musi być zrobiona ta klatka stop. Ten wirus w kontekście tego, że świat się zatrzymał, jest tą klatką stop. I w tym momencie ludzie mają czas, mają możliwość przeprowadzenia od wewnątrz samoweryfikacji, samookreślenia się, czego chcą, co im to daje, czego by chcieli, czego by nie chcieli, prawda? Więc teraz jak to ruszy, już od wewnątrz zbudują w sobie takie konspekty, że jak już to ruszy, to w naturalny sposób, tak jak powiedziałem, wsiądą do tego symbolicznego wagonika w prawo albo w lewo, albo zostaną w miejscu, no. Chociaż zostaną nie w miejscu, no bo to się będzie toczyło, tylko że to się zapętla. To się toczy, ale to jest pętla, nie ma tu rozwoju. To jest przez cały czas pętla czasu i przestrzeni. Od wielu lat. Tak samo taką pętlą największą w historii, z którą bardzo dużo oczyszczania było odnośnie reguł pasm, było średniowiecze. No to był taki najbardziej mroczny, wibracyjnie czas dla ludzkości, dla tej cywilizacji i tam naprawdę te węzły karmiczne, te węzły czasu przestrzeni były naprawdę trudne do rozpuszczenia, do wprowadzenia tam nieskończoności przepływu informacji, żeby mogło to wejść w niepamięć. W niepamięć, czyli żeby nie miało... Żeby się nie powtórzyło. Otóż to. Żeby i nie oddziaływało na pola morfogenetycznego, na co się dzieje teraz i ewentualnie w przyszłości mogłoby się dać, gdyby nie zostało oczyszczone, uwolnione, odesłane do źródła jako uzysk. Czyli odesłane w niepamięć, tak jak powiedziałem. Tego wibracyjnie nie ma tych największych złogów informacyjnych, energetycznych pochodzących ze średniowiecza. No i odnośnie tego, tych pętli czasoprzestrzeni, no ta warstwa, która się stworzyła, to jest właśnie wyjście z tej pętli. I ta klatka stop musiała być zrobiona, no po prostu musiała być zrobiona w taki sposób. Znaczy w taki, no mogła być w inny sposób, o wiele bardziej hardkorowy. Jest jak jest,
No i tyle. Sianie paniki jest tutaj najbardziej mało rozwojowe w tym kontekście, no ale wiadomo, że zarówno media, jak i niektórzy ludzie, no media żyją z tego, a niektórzy ludzie tak funkcjonują, żeby tą panikę po prostu automatycznie uzewnętrzniają tą panikę i przez to ona się udziela, bo to jest niska wibracja, udziela się innym. Nie spotkałem niektórzy, jakby to powiedzieć, że nie spotkałem do tej pory, no nie to, że jakoś tam specjalnie to śledzę, ale akurat skupiam się na tym. Nie spotkałem jeszcze żadnej wypowiedzi odnośnie tej sytuacji, która mogła w jakiś sposób motywować, czy też inspirować do tego, żeby ludzie wyszli ze strachu. Czyli żeby w jakikolwiek sposób ludzi poinformować, okej, są takie zalecenia sanitarne, jakie, a nie inne, i teraz albo się z tym buntujcie, albo się tym nie buntujcie, ale albo się przeciw temu nie buntujcie, ale dbajcie o psychikę. Nikt tego nie powiedział, że pozostawa, a to jest proste, ale to tutaj nie trzeba filozofii, bo każdy rodzinny lekarz na poziomie na poziomie skończenia szkoły studiów lekarskich wie, że utrzymywanie w pozytywnym stanie przyspiesza stan leczenia. Nikt o tym nie powiedział, przynajmniej ja tego nie widziałem, no, może ja tego nie widziałem, żeby po prostu wewnętrznie utrzymywać się w spokoju, czyli robić to, co w naturalny sposób żeśmy robili i nie zakotwiczać się psychicznie, umysłowo, nie tworzyć tych programów lękowych. Nikt o tym nie powiedział, no jakieś tam psychologowie się na ten temat wypowiadali, okej, ale nie powiedział o tym lekarz, a nie każdy ufa psychologom, więc uważam, że takie, już pomijam polityków, gdzie o tych bym ich nie posądzał, żeby w jakiś tam sposób próbowali motywować, czy też podnosić ludzi na duchu, bo to chodzi. To jest proste, podnieść ludzi na duchu, prostym stwierdzeniem. Jest taka sytuacja, ale nie należy się bać, warto się stosować do tych zaleceń, ale róbmy to, co nas cieszy, motywuje, inspiruje, zachowując tam odpowiednie też środki, czy tam zalecenia sanitarne. To jest. Wiesz, jak się obserwuje te informacje, to czasami aż po prostu zachodzę w głowę, jak to jest możliwe, że na przykład minister zdrowia nie wyjdzie i oficjalnie w telewizji nie powie, że znaczy nie używa jakichś takich enigmatycznych sformułowań, tylko nie powie po prostu wprost. Trzeba, nie wiem, suplementować witaminę D albo wystawiać się na słońce. Trzeba pofilozofować trochę nad swoim istnieniem. A on wychodzi i na przykład mówi, trzeba, nie wiem, grać w gry komputerowe. To jest robot, to jest robot. To jest robotyzacja. To, co oni przedstawiają, to jest robotyzacja. Nawet ja rozumiem tutaj te media jakieś takie mainstreamowe, ale te, które nie są mainstreamowe, też jakby, a te znowu te media nie mainstreamowe skupiają się na tym, że to jest fake i tak dalej. No to jest naprawdę, to jest taki poważny antagonizm, że tam nie ma równowagi. Tam nie ma takiego zdrowego, już nie mówię o duchowym rozsądku, już pomijam porządek rzeczy, żeby ktoś był w stanie przedstawić sytuację z poziomu porządku rzeczy. Ale nie ma takiego głosu, który by w naturalny sposób wytłumaczył, że jakaś sytuacja, ale nie skierował tej uwagi ludzi na zewnątrz, czyli do wewnątrz, po to, żeby dbali o tę psychikę, żeby nie skupiali się wyłącznie tylko na tym, bo niektórzy, którzy, te osoby, które są programowane, no po prostu robią sobie sami krzywdę, a ci, którzy w ten sposób programują, jeszcze bardziej ich utrzymują na tym niskim pułapie energetycznym, po prostu. Ale zauważ też, że powstało jeszcze więcej sporów, waśni oraz kategoryzacji jednych ludzi przeciwko drugim. Bo nieważne, czy to jest mainstream, czy alternatywa, nieważne, czy ktoś odżywia się, nie wiem, roślinami, a ktoś je mięso, nie ma to znaczenia.
ale po prostu zauważ, jak pogłębiło to po prostu dysfunkcyjne zachowanie ludzi wobec różnych, nie takich, no trudnych sytuacji, które są rozwojowe. Jasne, dokładnie. Tam rzeczy się teraz odbywają zero-jedynkowo. Albo jest epidemia, albo nie ma epidemii i jedni na drugich po prostu nawieszają psy, przedstawiając jakieś tam swoje argumenty, czy też pseudoargumenty. Nie chcę tutaj wchodzić w dyskusję, kto ma rację, bo ja już swoje zdanie przedstawiłem, ale to jest właśnie taki poziom, że im bardziej ludzie będą w to brnęli, tym bardziej sobie stworzą taką rzeczywistość. Mhm. Po prostu. A to, co nastąpi teraz przez najbliższe 10 lat, będzie już oczywiście po wygaśnięciu tego, tej pandemii, będzie pewnego rodzaju czasem litości. Litości uwolnienia wszystkiego tego, żeby ludzie mogli się znowu samo określić w tym paradygmacie, w tych najwyższych swoich możliwych pasmach. Zrozumieć, oczywiście samo określić w nich nie oznacza, że będą w tych pasmach przebywali, ale po tym przyjdzie kolejna podobna weryfikacja. Zauważ, że też nawet patrząc na przeszłość, różne jakieś takie trudniejsze sytuacje na skalę globalną w pewnym sensie jednoczyły ludzi, a ta sytuacja pokazała mega rozwarstwienie. Tak. Na totalnie dwa obozy. I to jest właśnie, takie sytuacje powinny być rolą, czy też polem do rozwoju dla mediów mainstreamowych. Takich, które powinny godzić ze sobą te dwa światy, świat duchowy, nawet niech to będzie świat ezoteryczny, no nieważne, no niektórzy na odpowiednim poziomie świadomości też potrzebują tej ezoteryki, bo nie są w stanie wejść na ten poziom, żeby zrozumieć tym, czym, co jest duchowość. Więc jeśli ta ezoteryka jest czysta w tym kontekście, że są wibracje, w jaki sposób one działają, że zaniżają że zaniżanie lub zawyżanie lub zwiększanie wibracji określa nas naszą samą świadomość i później naszą rzeczywistość, okej, niech to będzie robione, ale właśnie to, czym się zajmują media alternatywne, to jest walka z tymi mediami, z tymi mediami głównego nurtu i z ich przedstawicielami. Tak jest, no i tyle. Tutaj rozmawiamy tylko o sytuacji, jak to na ten moment wygląda. Być może są inne media, których ja nie znam i w tym momencie jestem niesprawiedliwy w swojej ocenie, ale, ale mówię o tych, które znam. Powiem ci, że doświadczyłem tego wielokrotnie na sobie, że mega samolubne byłoby powiedzenie właśnie, że jedni są gorsi, a drudzy są lepsi. Podam ci prosty przykład. Na przykład znam kogoś, nie wiem, ze struktur rządowych, ktoś by mógł powiedzieć, o, zamknięty łeb i na 100% nie jest rozwiniętym człowiekiem, prawda, duchowo, albo jakkolwiek by tego nie nazwał. A tu wręcz przeciwnie. Osoba, która się interesuje bardzo wieloma ciekawymi rzeczami z poziomu na przykład świadomości, rozwoju duchowego, ale na przykład pracuje w strukturach rządowych i są takie osoby, tylko po prostu właśnie. Jakby jeden obóz nie pozwala drugiemu obozowi współegzystować, tylko raczej cały czas jest na zwalczaniu się. Zwalczaniu się, dokładnie tak. Otóż to. Są świadomi ludzie i tu, i tu. Niektórzy się boją o swoje posady, niektórzy się boją odezwać, żeby nie nazwali ich głupcem i tak dalej, żeby nie byli skazani na ostracyzm. No to wiadomo. Ale takie osoby też w tych strukturach rządowych i systemowych są. I te osoby, które właśnie w ten sposób działają, one ten system będą zmieniały w tym nowym paradygmacie. One będą ten system zmieniały. Będą miały w sobie taki potencjał, że będą to robili, po prostu przeprowadzali tą wewnętrzną walkę, bo będą wyposażone, takie osoby będą wyposażone w określone struktury charakteru, czyli w określone pasma, które im umożliwią to sprawne działanie, poruszanie się w tym. I przeprowadzanie, procedowanie, już rozmawiam tutaj o zmianie systemu, paradygmatu systemu rozumianego jako rząd, jako społeczeństwo, jako nakazy, zakazy i tak dalej. Mm-hmm.
Dobra, Piotrku, na koniec mam takie pytanie, takie prywatne, tak między nami tylko. Okay. Czy na przykład, jeśli słyszysz albo widzisz jakąś informację, albo coś doświadczasz tutaj na poziomie fizycznym, czy masz na przykład takie właśnie ciągotki do eksploracji tego właśnie w przestrzeniach energetycznych, czy eksplorujesz różne tematy, które ciebie ciekawią? W tym momencie już nie. W tym momencie już jestem, w tym momencie skupiam się tylko na tym, co samo do mnie przychodzi, w tym kontekście, że wiem, że to, co do mnie przychodzi, jest na tu i teraz dla mnie najbardziej wartościowe, a to, co, na czym bym się skupił, ja mogę się oczywiście tym interesować w kontekście umysłu, ale nie byłoby to dla mnie na ten moment po prostu rozwojowe. A mam za mało czasu tego liniowego, żeby tak naprawdę robić inne rzeczy niż te, które są rozwojowe, no bo nie skupiam się tylko na sobie w tych działaniach. Oprócz tego oczywiście prywatne życie, które w którym po prostu by też polemikować, a na wszystko musi być po prostu wiadomo czas. Dlatego nie skupiam się za bardzo na tym, co znaczy rozumiem, że pytasz o to, czy, że słyszę jakąś informację, czy ja chcę i później ją chcę zweryfikować poza rzeczywistości, tak, czy to jest prawda? No, ze 2-3 razy tak weryfikowałem odnośnie właśnie COVID-u, żeby mieć też samą świadomość, w jaki sposób to działa. Co to jest, czym to jest, po co to jest, skąd to się wzięło, czy to jest naturalne. I to są te informacje, którymi się dzisiaj podzieliłeś tutaj. Dokładnie tak, dokładnie tak. Super. Piotrku, zrobimy konkurs? Może? Możemy. Najlepsze jest to, że przecież nówka sztuki, 3 egzemplarze twojej książki, które są do rozdania dla naszych słuchaczy. Pamiętam, że te książki jeszcze podarowałeś mi dawno, dawno temu i mieliśmy wtedy zrobić konkurs, ja tego konkursu nie zrobiłem, więc może teraz nadarzy się okazja, żeby go zrobić. Co ty na to? Jak najbardziej, wspaniale. Dodam tylko, że w międzyczasie napisałem tomik wierszy. Jeśli ktoś się interesuje tą tematyką, to tam gdzieś można to znaleźć sobie, zagospodarować to. Jeśli kogoś interesuje, to zachęcam. A tutaj jak najbardziej, masz jakieś pytanie, czy po prostu... Ja myślę, żebyś ty zadał jakieś pytanie. Czym dla ciebie jest duchowość? W jednym zdaniu, żeby ktoś napisał. Najprościej. Okej. Okay. I myślę, że to będzie fajne pytanie. Odpowiedź może być, jak, nie wiem, abstrakcyjna, tylko żeby była prawdziwa. No bo wiadomo, że nie wiem, dla mnie duchowość to jest smażenie plasków, też może być smażenie plasków jakiś tam, bo ktoś się spełnia przy tym i się wtedy luzuje i wtedy się dobrze czuje, okej, okay, no bo wtedy jakby emocje mu odpuszczają. Natomiast tak faktycznie, czy ktoś się zastanawia na tym, bo to być może kogoś do refleksji skłoni. Już nie mówię o to, czy ktoś ma ochotę przeczytać tą książkę, tylko o to, czy się ktoś zastanawiał, czym to jest. Bo być może ludzie nie wiedzą, czym jest duchowość. Być może właśnie skupiają się na tym, o czym mówi religia, o czym mówi ezoteryka, co dotyczy tego takiego nienamacalnego. A tak naprawdę wszystko jest namacalne, tylko trzeba w odpowiednie poziomy ze sobą zestroić, zsynchronizować, połączyć w monolit, czyli ideowo, energetyczno, fizyczno, biologiczno, chemiczną jedność, czyli wszystkie poziomy DNA scalić. I tak naprawdę zrozumieć, a zresztą to już nie będę podpowiadał, bo być może ktoś będzie miał jakieś refleksje, bo chciałem powiedzieć, czym dla mnie jest duchowość. No to może powiedz od razu. No dla mnie duchowość jest tak naprawdę wszystkim, no począwszy od atomu do nieokreśloności. Tak naprawdę to, co jest nieokreślone jeszcze, też jest duchowością, bo wynika spoza umysłu, wynika spoza fizyczności, spoza ludzkiej i każdej innej natury. To jest właśnie ta nieokreśloność. W ogóle odnośnie tej nieokreśloności, to też jest symptomatyczne i ciekawe.
Kiedyś zadałem pytanie na poziomie absolutu, jaka była pierwsza jego myśl, czyli ta myśl, z której wszystko teraz wyewoluowało. Odpowiedzią była nieokreśloność. Nie może absolut, rozumiany jako Bóg, rozumiany jako duch, nie może się samo określić, bo jeśli by się samo określił, to by się zamknął już na poziomie skafandra, który nosi, prawda? To jest potrzebne istocie rozwijającej się. Natomiast istota rozumiana jako Bóg, jako absolut, ona nie może się w jakikolwiek sposób określać jako ciemność, jako światło, jako miłość, bo już tworząc ideowy konspekt, jakikolwiek ideowy konspekt, już się zamyka na wszystkie inne konspekty. A tak naprawdę ona jest wszystkim, co jest możliwe, co było możliwe i co będzie możliwe, a co jeszcze akurat w tym konspekcie osobowego ja nie zostało przejawione. Bo dopiero w momencie, gdy jakieś osobowe ja na płaszczyźnie indywidualnego rozwoju, nabywając mocy twórczych i praw twórczych, nie stwórczych, tylko twórczych, czyli już tych rozumianych jako prawa boskie, ona może stworzyć nowy, zupełnie oddzielny paradygmat istnienia. I to, samo to daje tą możliwość, inaczej, i ta nieokreśloność daje tą możliwość. Gdyby coś było określone, miałoby sztampowe ramy. Dlatego mnie jest bliska improwizacja duchowa, czyli pozwolenie sobie na to, żeby coś się zadziewało w moim życiu bez konieczności kontrolowania tego. Jest to dla mnie na ten moment doświadczania no jeszcze nie takie oczywiste, no bo jestem uzależniony czasowo, energetycznie, materialnie od okoliczności, ale już pozwalam sobie, żeby coś przychodziło i odchodziło, jak fala. Przychodzi, odchodzi, przychodzi, odchodzi. Nie chcę niczego trzymać, bo w momencie, gdy trzymam, to już nakładam na siebie jakiś konspekt, jakiś skafander konkretnego konspektu. Jest mi to w tym momencie niepotrzebne. A co będzie jutro, pojutrze, to tak jak mówię, nie zakładam, bo pozwalam sobie improwizować. I właśnie ta improwizacja duchowa jest też właśnie tym nieokreślonym, tą nieokreślonością. W momencie, gdy jestem w potencjale nieokreśloności, wychodzę tak samo z pętli czasu i przestrzeni w tego, co się może zafiksować, prawda? Bo ja jestem otwarty na wszystko. W momencie, gdy ja się zamykam na wszystko, no to znowu wytwarzam pętlę zapętlenia czasu i przestrzeni. To wszystko jest ze sobą bardzo, bardzo powiązane, a w jaki sposób to działa? Wynika tylko i wyłącznie z wewnętrznego stanu, z woli tego, czego chcę doświadczać od wewnątrz, czyli ze skutku przejawienia się jako droga i znowu do skutku. Skutek rodzi skutek. Nie ma czegoś takiego jak tak naprawdę przyczyna. Przyczyna jest tylko czasem, czasem, pewnym rodzajem momentu od wejścia ze skutku wewnętrznego do wejścia w skutek zewnętrzny, do uzewnętrznienia. Jest tylko skutek i skutek, skutek i skutek, skutek i skutek. Skutek wyborów. Tyle. Super. No dobrze. Kurczę, fajna ta nasza rozmowa, powiem ci. Wzajemnie, też tak uważam. Dawno się już nie widzieliśmy, więc w sumie fajnie. Chyba częściej trzeba się zdzwaniać i sobie nagrywać, bo myślę, że też będzie to niesamowicie zasobne dla ludzi, którzy będą tego słuchać. Otóż to. Chociaż także... ja tutaj nie zakładam, co, kto, jak zrozumie i co z tego wyniesie, natomiast wyrażam wolę, żeby każda osoba sama się samookreśliła i samo eksplorowała swoją rzeczywistość, tak naprawdę samego siebie, bo eksplorując swoją rzeczywistość, to tak naprawdę nadal jesteśmy na zewnątrz, a chodzi o to, żeby eksplorować tą swoją rzeczywistość wewnętrzną, żeby później rozumieć, dlaczego to, a no bo pytanie podstawowe, dlaczego to mnie spotyka w moim życiu, przecież ja nic takiego nie zrobiłem. No, okazuje się, że na płaszczyźnie pola morfogenetycznego to wszystko się zapisuje. To jest tylko i wyłącznie kwestia wyborów z poprzednich wcieleń, no i oczywiście z tego. Więc rozumiemy tutaj jako te nieszczęścia, które ludzie rozpatrują jako
jako coś, co im się nie należy, czego nie powinni doświadczyć, że życie ich doświadcza, że doświadczają w życiu niesprawiedliwości boskiej. Nie ma czegoś takiego. Boga to nie obchodzi. Bóg jest rozumiany jako świadomość Stwórca. Jemu zależy na tym, żeby człowiek doświadczał wszystkiego tego wszystkiego tego, co według własnych wyborów jest dla niego rozwojowe i żeby odsyłał te informacje do źródła, przy czym też zależy temu tej formie świadomości, żeby człowiek się w nim obudził, bo jeśli człowiek się obudzi, to dopiero wtedy ma nieograniczony potencjał rozumiany jako program człowiek-Bóg, czyli jestem, zmieniam. I to już jest najwyższy potencjał rozumiany jako przekształcenia cząsteczkowe w materii, w energii, w biologii, no i wiadomo, w siłach natury, we wszystkim. To jest wszystko dostępne. Ale no, te zakresy wibracyjne, niskowibracyjne, no trzeba przerobić. No i nie da się. Nie da się tego przeskoczyć. Chociaż w szczególnych wypadkach człowiek będąc, bo to też badałem, że człowiek w szczególnych przypadkach może zbudować, będąc zaprogramowanym na różnych poziomach niższych, by stworzyć taki potencjał, ogromny potencjał woli, że jest w stanie korzystać z tej funkcji, z tego programu Bóg-Człowiek aż w 50%. To jest bardzo dużo. To dotyczy uzdrowienia, to dotyczy stworzenia nowego wątku losu i tak dalej, i tak dalej. Więc tak naprawdę nie trzeba aż tak bardzo się skupiać na tych technikaliach, w różnych metodach, tylko na budowaniu woli w oparciu o rozwój ducha, duszy, źródła ducha, no i tego potencjału pozwolenia, żeby to, co jest rozumiane jako ta energia praojca, czy Boga, czy absolutu, no to musi być na to pozwolenie. On sam, jako osobowe ja, znaczy on nie ma osobowego ja, nazwijmy to jako całość istnienia, czy też samowiedza, bo tak to nazwijmy, wtedy może być w człowieku aktywna, ale też człowiek musi wyrażać na to wolę. To samo nie działa. Dlaczego? Bo to coś pozostaje neutralne. Ja byłem kiedyś w takiej sytuacji, gdzie potrzebowałem takiej pomocy i właśnie dostałem taką informację, że to coś musi zostać neutralne, ale to są informacje, że to coś mnie wszystkiego nauczy, żebym mógł sam z tego korzystać. I to się dzieje. Po prostu. Wszyscy widzowie i słuchacze sami będą wchodzili we własne doświadczenie i samo doświadczali i swój pogląd. Nieważne, czy się przy tym sparzą, czy się przy tym w jakikolwiek sposób być może zawiodą w jakimś tam aspekcie, ale to będzie ich doświadczenie, a to ma największą wartość. Wszystko to, co mówi ktokolwiek inny, ja, ktokolwiek inny, można traktować jako motywację, inspirację albo farmazon. Nie ma to znaczenia. Po prostu nie ma. Jeśli się nie wejdzie we własne doświadczenie. Tyle. Super. Ja tylko dodam na koniec, że komentarze do naszego konkursu proszę, abyście zamieszczali na YouTubie, czyli pod tym nagraniem tego filmu z wszystkich komentarzy wybierzemy po prostu, albo Piotr wybierze, albo razem wybierzemy trzy najlepsze, no i autorzy tych komentarzy otrzymają książkę. Także Piotrku, jeszcze raz dziękuję Ci bardzo, wypoczywaj w swojej głuszy, bo tam jest chyba dobry vibe. O, jest. Polecam wszystkim, także to jest właśnie tak też, w jaki sposób wzorcować psychikę. Natura. Na tyle, i nie musi być od razu wyjazd gdzieś w góry czy do jakiegoś lasu czy puszczy. Wystarczy ławka w parku i drzewo. Skupienie się na tym, naprawdę. Natura, poziom biologii, czyli ten poziom witalności, po prostu reguluje te sprawy psychiczne, ale tak samo cały układ immunologiczny,
No to jest, to nie jest filozofia. Ale ten, kto ma taką możliwość, to niech korzysta. Szczególnie teraz. Super. No dobra, Piotrku, to dzięki bardzo za wywiad i bardzo mam dziękuję. Nadzieję jeszcze do usłyszenia i do zobaczenia. Pewnie. Dzięki, pozdrawiam.